Dobra, nie będę już tego jakby służyła, bo chciałem wam tylko trochę zademonstrować, jak to w ogóle prezentuje się. 74% to już jest fajny wynik, który możemy już tutaj z mieczem wojować. Tu w ogóle mamy exit, więc to też nie jest jakoś super długi poziom. Zauważyłem, że te poziomy nie są już takie długie. Chyba tylko dwa ostatnie będą takie dosyć długawe, ale te to są dosyć krótkawe. Ważna sprawa, jeżeli nie udało wam się zdobyć tamtych klejnocików, które aktywowały wam bossa, to tutaj się nie dostaniecie, ponieważ nie zdobędziecie Dragon Armor. A Dragon Armor powoduje, że możemy przechodzić przez ogień. Jak widzicie zresztą. Teraz i oni są podpaleni, oni sobie zginą, bo Dragon Armor nie jest jakby bronią, która ma wytrzymałość. I teraz najgorsze, co mogło kiedykolwiek się wydarzyć, czyli to gówno, które teraz wyskoczy z tej skrzynki. Nagle, tak z dupy. Tak, o, żeby po prostu nam umilić dzionek. Dobra, pootwieramy sobie te wszystkie przyciski. I właśnie, zaczyna się, kurde, prawdziwy ścisk wora, dupska penetracji z powodu tego gówna, co się teraz aktywowało. Mamy na szczęście sklepik, który żeśmy ten sobie aktywowali też. Nie cierpię tego gówna, z całego serca nienawidzę go i mam nadzieję, że kiedyś ktoś do tego smoczka, czy do tego węża, czy kiwie, w ogóle jak to coś się nazywa, mam nadzieję, że coś temu spowoduje krzywdę. Coś temu smoczkowi. Dobra, spierdzielamy stąd czym prędzej. Bo nie mam zamiaru z tym gównem, że tak powiem, spędzać ani chwili dłużej. To gówno po prostu jest gównem, no nie ukrywajmy, gówno jest gównem i tego się trzymajmy. A nie tutaj będziemy z gówna próbowali lepić jakąś książkę, czy jakąś, kurde, nie wiem co. Czy plastelinkę. Spierdzielaj ode mnie, gnoju jeden! Ja ci nic nie zrobiłem! Nie ja ci wpierdzieliłem niedzielny twój obiad! To nie ja byłem! Nie ja ci penetrowałem tyłek, kiedy twoi rodzice spali. To był Bio! Nie ja. Dobra, kurde. Mamy już zrobione 100%, więc teraz biegiem po kielich. Czym prędzej od tego gówna cholernego, które prześladuje mnie, dlatego że nie wiem. Wmówiło se, że wpierdzieliłem obiad temu czemuś. Dobra. Gdzie jeszcze nie uruchomiłem przycisku? Wszystkie tu są chyba uruchomione już. Gdzieś ja przycisk pominąłem. I to jest, teraz jest zasadnicze pytanie. Kurde, gdzie? Gdzie nie uruchomiłem tego przycisku, żeby ten kielich zdobyć do jasnej, ciasnej? Gdzie? Tu jest. Dobra, jest kielich. Szybko. Go, 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 Power Rangers. Szybko, szybko, szybko. Spierdzielać od tego gówna całego. Nie będziesz mnie tutaj straszył. Nie, nie dzisiaj. Nie tym razem. Dawaj mi kielich i spierdzielamy stąd, czym prędzej. Won! Won ode mnie! Dobrze, jest! Mamy to! Poziom zaliczony! Woo! Zobaczymy, co tym razem będzie na nas czekało w naszej sali Heroesów. Hali Heroesów? Heroesów? Czy ktoś coś dla nas ma fajnego? Znowu ty masz coś dla nas? Mam nadzieję, że to będzie jakaś fiolka zdrowia, bo jeżeli nie, no to się zdenerwuję bardzo. To już było, więc sobie przewiniemy. Mon powtarza swoje sekwencje i jak najbardziej jest to fiolka zdrowia. Mam nadzieję, że fontanna jakaś będzie na nas czekać w następnym poziomie. I wiem, ja to cały czas powtarzam, ale dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że potrzebuję, kurde, zdrowie! 16 kieliszków, jeszcze tylko 2 i będę mógł tą sobie sesję zakończyć. Dlatego, że 2 ostatnie zrobimy sobie jako ostatnią sesję i to będzie dosyć długawy odcinek. Tyle wam mogę już zakomunikować. Więc ta trasa, w sensie ta trasa, ta plansza poszła nam jako tako dobrze. I mogę powiedzieć jeszcze, że za dzieciaka nie lubiłem tej planszy, bo zapomniałem o tym wspomnieć. A tutaj to już mówiłem, że lubiłem dosyć tą planszę, a tej bardzo nie lubiłem, dlatego, że to cholerne gówno, co nas ściga, po prostu powinno się leczyć na wory. Ono jest chore na wory. Chory na wory, jak to mawiają.
The Haunted Ruins. Lecimy w ten poziom. To jest bardzo fajny poziom z bardzo fajnym soundtrackiem i z bardzo fajną fabułką. Moim zdaniem. The Haunted Ruins. To w ogóle przypomina mi Hogwarts z Harry'ego Pottera, nie wiem czemu. Pamiętacie, kiedy ten cały posąg, który się z nas tak naśmiewa podczas całej tej gierki, mówił i był bardzo przerażony na bagnach, że demony zostały uwolnione przypadkowo przez nas? No to właśnie to są te demony, które teraz uwięziły tych ziomków, których będziemy musieli eskortować. No może nie eskortować, ale po prostu musimy ich uratować, dlatego że, no nie ukrywajmy, ale musimy przejść ten poziom i to jest nasza misja. Bo inaczej stracimy jakby smocze, znaczy stracimy dusze, które no niestety spowodują, że nie zdobędziemy sobie 100%. A ja bardzo chcę zdobyć 100%, więc będę, kurde, robił 100%. No jedzcie kury, kurde, bo musimy teraz dopilnować tego, żeby kury zjadły to całe ziarno. Jedźcie to, bo ja potrzebuję tego, na przycisk stanąć, a tutaj jest przycisk. Halo, halo, słuchajcie się mnie tu, halo, halo. No, dawaj, jedz, jedz, piżuj orbit, dawaj, no, halo, kurak, dawaj, nie ignoruj mnie, no jedzcie to, kurde, dobra, jedzą, mamy to, dobra, jest, super. Welcome to Castle Peregrine. In the time of King Peregrine, this magnificent edifice was the seat of power and home to the royal household. Now it is home only to ghosts and forgotten memories. Czyli wygląda na to, że to, co tutaj zwiedzamy, to jest dom Daniela, który został, że tak powiem, ruiną. To dosyć w sumie przykre, muszę przyznać. I to bardzo przykre. Że dom Daniela zmienił się w jedną wielką ruinę. Oczywiście mowa o Fortescue, a nie o Danielu Magicalu. Mam nadzieję, że nikt przez chwilę nie pomyślał, że mi tutaj chodzi o Daniela Magicala. O nie, 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 nie zgadzam się na to, nie zgadzam się na to. Co za głupota, wy... Paszczury jedne, śmierdzące. Co wy żeście narobili? Straciłem duszę. Co wy żeście narobili najlepszego? Wygnoje jedne. Dobra. Zaczynamy od początku ten poziom. Nie, ja się tak kurde nie bawię. Ja nie mam zamiaru powtarzać i gnoić przez tych walonych demonów. Ło, dobra. Jest, udało się. Ło, udało się. Teraz spalę gumę śmieciu jeden. Więc dobra. Musimy teraz uratować tych ziomeczków, bo inaczej gdyby oni spłonęli, to stałoby się coś takiego, że te nasze dusze w tym kielichu by zostały ten... No stracilibyśmy, innymi słowy. Więc trzeba ugasić ten ogień i w ogóle jest też śmieszny glitch, który można zrobić. Bo można to jakby tą misję przejść na dwa sposoby. Właśnie ten, który teraz robimy, czyli ten legalny i ten za pomocą glitchy. Czyli po prostu możemy sobie na przykład... Patrzcie, co zrobić. Dawaj, no. Współpracuj ze mną teraz. No. Nie wiem, czy to się zaimplementowało, ale patrzcie. Widzicie? On teraz wyszedł już poza skalę. Patrzcie, co on odwalił tutaj. Nie wiedział, jak ma zareagować. Po prostu chłop się załamał psychicznie, moralnie i społecznie. Ale patrzcie, to jest takie mega fest wredne, no bo kiedy nam się nie uda, to zabierają nam tą duszę całą, nie? Do tych kielichów. Ale kiedy my ich uratujemy, to nic nie dostajemy w zamian. I to jest wredne bardzo ze strony gry, moim zdaniem. Dobra, palcie gumę, wy frajerzy jedni. Już się niestety mogliście wcześniej wykazać, ale żeście tego nie zrobili, bo jesteście śmietnikami głupimi. 35%, fajnie, fajnie.
wygląda na to, że młot im gówno robi, tak na dobrą sprawę, ale mamy tutaj ten, więc nie boję się niczego. Niech nie będzie niczego, niech żyje Kononowicz, niech nie będzie niczego. Dobra, ten se spłonął. ...50%. Kolejny niech se płonie. Silver Shield. Coraz częściej dostajemy Silver Shield. O, co my tu mamy? Kto tu, kurde? Ty? Ty z ręką do mnie? Chyba coś ci się popierdzieliło, synek. Tu nic nie ma? Lel. Dobra, czekajcie, zróbmy teraz tak. Wróćmy się tam, gdzie powinniśmy się wrócić. Przynajmniej ja tak uważam, że powinniśmy się tam wrócić. Kurde, no skacz. Dzięki. Co za głupota, kurde, przecież to tak zdymałem, że to po prostu przegięcie pały jest, nie? Wróćmy się tutaj na przykład, bo jestem ciekaw, co tutaj jest. A, dobra, oni tutaj uciekli, czyli to jest to wejście, którym chyba ja wbiłem. Tak, to jest to, dobra. Wywalamy stąd. Co tu mamy? Tu mamy nic. Dobra, idziemy stąd. Korony nie mamy. Czyli będziemy musieli tutaj sobie trochę poeksplorować. O właśnie, tutaj będzie chyba korona. Tak z tego co ja pamiętam. Ale mogę się mylić. Może korona była gdzie indziej. Jest korona tutaj. Ile, patrzcie, muszę na niego tych. LOL. Ile ja tu musiałem tego zużyć. Ja pierdzielę, co to za przegięcie pały. Ale zanim my tędy przyjdziemy, tu chyba była jeszcze jedna dziura, gdzie można wejść. Ta. Doładujmy sobie HP, bo to nam się przyda na 100%. Okej. Co moje, to moje. Wywalam stąd. I teraz powrót do naszego króla Bożego. A nie, nie mogę tędy przejść. Lol. Czyli dobrze miałem iść. Przynajmniej dobrze myślałem, że idę. Dobra, dawaj. Przemawiaj do mnie, królu złoty, złocisty. Sir Fortescue, noblest of my courtiers, bravest of my captains. Oh, that we should meet at such a dark hour, with the fate of this realm lying once again in your hands. Good God, Fortescue, what's happened to your jaw? Bad luck, old man.
Now look. Zarok's army of shadow demons hide beneath us within this very mountain. They prepare, as we speak, to invade fair Garomir. If we are to thwart his plans, we must bring down the castle on top of them. We must unleash the lava behind the floodgates. I can take you to the gate's control lever, but you alone can pull it. Of course, it's a highly dangerous mission, even for a dead man. I dare say that when that fiend sees what you've done, he'll make sure you spend eternity in the most unspeakable torment. But then, I know these things mean nothing to a man of your iron will. Eh, Fortescue? Splendid. Good luck, old friend. No dobra. I to już jest jakby końcówka tego, co mamy do zrobienia, czyli polecam wam wziąć Seterunę, oczywiście, na samym początku i będziemy mogli tych ziomków w ogóle zrzucić, ale ja wam to zaraz pokażę w jaki sposób. Tylko niech to ten... O! I teraz szybko zmienimy na atom. Dobra, mamy to. Teraz będziemy mieli szybką ucieczkę stąd, więc będziemy musieli się naprawdę postarać mega. I teraz zobaczycie, co zrobię w tym momencie. Palcie gumę jeden z drugim. Dobra, spierdzielili. Lecimy teraz stąd. Uciekamy stąd. Czym prędzej. Pytanie, gdzie jest teraz kielich? Dobra, mamy 100%. Super. Patrzcie w ogóle na to, ta woda zniknie i zmieni się w smołę totalną, nie? XD trochę. Teraz szukamy kieliszka. Kieliszka Bożego. Kieliszku Boży, gdzie jesteś? Tam będzie u góry. Dokładnie tak, mamy go. I jeszcze fiolka jest. Nie pogardzę. Dobra, to teraz musimy poczekać tutaj. Uruchomić dźwignię, of course. I teraz musimy tu podejść i poczekać. No, w zasadzie to od razu. Myślałem, że to musimy poczekać do zera, żeby nas wystrzeliło, ale... No cóż, wystrzeliło nas od razu, więc mamy to z głowy. Mamy poziom zaliczony i super, świetnie. Ale tak, soundtrack tamten poziom miał fajny. Muszę przyznać, że fajny ogólnie jest to poziom. Nie ma co narzekać. O! Ciekawe, co ta pani będzie miała dla nas. Jestem ciekaw po prostu tego. Jestem po prostu wręcz ciekaw, co ona ciekawego ma dla nas. No, dawaj. Well, hello, stranger. I've got a little present for you. Why don't you shut your eye and hold out your hands? No dobra, zamkniemy oczy i damy ręce. Fiolki. No, to się nam przyda. Te fiolki się nam akurat przydadzą, więc dziękuję ci za taki oto prezencik. Choć nie powiem, że nie, większa buteleczka zdrowia bardziej by mnie satysfakcjonowała, ale już nie narzekajmy, doceniajmy to, co mamy. Tutaj już się nam odblokowała ostatnia sekwencja gry.
Moi drodzy, jestem po prostu w niebo wzięty, że coś takiego ma miejsce. Naprawdę, uwierzcie mi. Mua! Jest to takie, o! I tutaj będziemy mieli po raz pierwszy cutscenkę w tej sesji. W zasadzie to będzie ostatni poziom, za który się teraz zabieramy, więc ja się wyciszam, a was zapraszam do oglądania. Więc uwaga, wyciszam mikrofon. Captain, I thought you ought to know we have a stowaway on board. I've told the men to scour the decks for him. Good! I want that scurvy dog dangling from yon yardarm by his bowels! Is that really necessary? Couldn't we just give him a good tongue-lashing and drop him off at the next port? Look! There's not a man-jack on this ship who wouldn't keel-haul his own grandmother for the silver in her hair! There'll be no tongue-lashing! Bring the landlubber to me and I'll tear him a new orifice! Okej, jestem z wami z powrotem już oficjalnie. Tutaj widzę, że głosik mi się nagrywa. Więc dobra, jesteśmy po cutscence, dzięki której żeśmy dostali się teraz na statek, bo nasz jastrząb uratował. Za co mu bardzo serdecznie dziękuję, bo jednak, no, nie powiem, że nie, jest, no, jest to bardzo po prostu denerwujące i mogło to się naprawdę dla naszego Daniela źle skończyć. Dobra, żeby zabić w ogóle tych malutkich szkielecików, to musimy najpierw zabić bossa tych szkieletów, czyli właśnie niebieskiego ziomka, takiego powiedzmy kapitana ich, chyba tak to dobrze określiłem. I tak jest praktycznie cały czas. Oni jakby zadają nam duży damage, a my musimy jakby kapitana zdjąć. Ale tak, będziemy walczyli tutaj z tym czerwonym, wielkim kapitanem, ponieważ raczej nie jest to dla was tajemnica, że on jest tutaj bossem. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie jest to dla was tajemnica żadna. Ogólnie powiem wam szczerze, mogę się mylić oczywiście. Możecie mnie za to zjechać w sekcji komentarzy, jak tak bardzo chcecie, jak tak bardzo wam się w życiu nudzi. Ale szczerze wam powiem, ten głos kapitana, ten co, z którym będziemy walczyć, przypomina mi strasznie latającego Holendra z SpongeBoba. W sensie z angielskiej oczywiście wersji, nie mówię o polskiej, no bo przecież tutaj po angielsku gadałem, a nie po polsku. To nie jest jeszcze remake. Ups, spoiler, chyba powiedziałem za dużo, bo w remake'u przecież będzie polski dubbing. Ten kto nie wiedział, to będzie miał teraz takie wow, efekt zaskoczenia, wow. No dobra, podleczmy sobie swoje zdrowie, ponieważ przyda nam się na walkę z tym bossem i na ostatnie dwa poziomy, które będą na nas czekać. Piekielnie długie poziomy będą nas czekać, moi drodzy. Dobra, mamy to co mamy. Wejdźmy może sobie tutaj, spadnijmy na razie w dół. Bo warto jakby eksplorować ten poziom, mimo co. Tak ja przynajmniej uważam. A tych ziomków możemy ten, dostaniemy za nich duszę? Nie, po prostu oni se padną, więc nara wam. Jesteście bezużyteczni.
Tyle wam powiem. Dobra, gdzie jest ten niebieski? Dawać mi niebieskiego. Jest! Gagatek jeden. Pisząt. Już, kurde, mamy połowę, widzicie? Patrzcie, jacy my dobrzy jesteśmy. Runa chaosu. Nie mamy niestety runy chaosu, ale teraz będziemy ją mieli przecież. Ja, ale to była głupota, nie? Kurde. Ale mamy równo godzinę na nagraniu, więc to jest chyba dobry wynik. To też w ogóle, to już w ogóle nie wiem, co autor miał na myśli, co autor tutaj chciał pokazać. W tym wypadku mowa tu o mnie, of course. Dobra, jest tu kolejny ten. Wypierdzielać, kurde, wszyscy. 66%, nice. Sprawdźmy, czy tutaj nie ma czasem jakiejś fiolki zdrowia. Może się coś przed nami ukrywa. Ło kurde, co to jest? Jest fiolka. Wow. Dobra, ta sekwencja była bezużyteczna. Więc przejdźmy właśnie se tędy, tak, o. I teraz ta. Będziemy musieli się dostać do góry. No nie w taki sposób. No bo tak dostaje się ostatnio lebiega. Kurde, nie trafiłem. Najgorzej. Game over w takim miejscu. Co za wstyd. Dobra, udało się. Patrzcie w ogóle, co to był za speedrun. Kurde, full skupienie. Save state musi tutaj oczywiście wbić na rejon, ponieważ inaczej to tak się nie bawimy. Mamy już 7 fiolek zdrowia, w sensie takich dużych, więc to jest cool, bo teraz mamy obecnie 900 punktów zdrowia. Bo każda ta malutka buteleczka ma w sobie 300 punktów. O! Za pierwszym razem, nice one. Tutaj u góry jest kielich. Teraz się, kurde, cholernik jeden złapał. Dobra, niebieski, dawaj mi niebieskiego. Cho tu niebieski, cho na penetrację. Na penetration. Skurczysynu jeden. Czyli jeszcze jeden nam został chyba. Który jest tam. I teraz musimy tych tutaj wykończyć, z tego co widzę. Ta. Trzeba było, tamtych wykończyć, żeby właśnie teraz mieć konfrontację z tym panem. Od 7 boleści, kurde. Procent. Dziękuję za uwagę. Możemy iść teraz po kielich. Po kielich radości, radości w ogóle i motywacji. Ale zanim pójdziemy po kielich, to wypadałoby... W sumie to chciałem tam na dół zlecieć, ale podejrzewam, żeby mi się nie udało i skończyłoby się to właśnie bardzo źle. Ale nie powiem, że nie, fiolki się przydadzą, więc... O, super. Polecimy sobie tutaj, pozbieramy nasze łupy. Bo czemu by nie? To była głupota. Głupota.pl. Dobra, jesteśmy teraz tutaj, na tej oto... W zasadzie to ciężko mi było to nazwać jakoś, ale dobra. Dostaliśmy się tutaj, gdzie powinniśmy się dostać. I teraz lecimy na bossa. Na bossa Kabanosa, dobra. Siema. Elo, elo. 3-2-0. Teraz robimy totalny rush. Opłaca się, powiem wam tak, opłaca się w ogóle oglądać speedruny z Medieval, ponieważ będzie teraz totalny rush. Będą dropy FPS-ów, ale trudno się mówi. Przynajmniej tego bossa się szybko przejdzie.
Patrzcie, on już jest martwy. Widzicie to? Padł. W końcu padł. Dobra, mamy kielich. Spierdzielamy stąd. Przyznam szczerze, że trochę skopał mi dupę. Nie powiem, że nie. Ale daliśmy radę. I to się liczy. To jest najważniejsze. Woohoo! Trzeba będzie sobie zdrowie podładować przed finałowym odcinkiem, który będzie jako następny. Chlip, chlip, chlip. Dobra, kto tu ciekawego coś dla nas ma? Ten ziomek ma coś dla nas? I tylko on w zasadzie. Dobra, miejmy to już za sobą. Co tam ciekawego masz dla nas, milordzie? You are back here, Fortescue. I think this is because of my shield, yeah? But I have something else I can give to you. Something you may find very interesting. Mogło być lepiej, ale dobra, niech będzie, bo ta kasa się i tak nam potem przyda. No powiem wam, moi drodzy, że już mamy wielki finał. Ostatnie dwa poziomy będą na nas czekać. I konfrontacja z Zarok. Z czarnoksiężnikiem Zarok. Ja pierdziule. Nie mogę się tego doczekać. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie tej sesji i ogólnie tych odcinków. Mam nadzieję, że wam się seria podoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o Medieval, czy w sposób ciekawy jest let's play prowadzony i co sądzicie o tych poziomach, co aktualnie przechodzę. Zachęcam do zasubskrybowania, jeżeli jesteś nowy, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia, oraz zapraszam również za, no jakby to powiedzieć, zapraszam również na odwiedzenie moich sociali, link oczywiście w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Medieval, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i... Papa!